włączyć prąd. Tak mniej więcej wygląda. Niebieskie światełko oznacza, że brak jest GPS-u, ale to nic, bo jesteśmy wewnątrz. I teraz po kolei, co jest w nim zamontowane. To jest HK Mega 2.7 Flight Controller. To jest GPS LH, jakiś tam zamontowany Flight Controller jest zamontowany na antywibracyjnej podkładce. To jest radio, przez które można telemetrii radio, które można przez które możemy podłączyć się do komputera w ten sposób. Bateria. Power module. Na razie jest to prowizorycznie zmontowane po to, żeby przeprowadzić próby pewne. Tu jest odbiornik RC Graupner, który jest połączony, jego wyjście z wejściami flight controllera. Tu GPS jest połączony do wejścia GPS i wejścia kompasowego. A tu wyjścia są połączone z wszystkimi czterema silnikami. Tu już jest zamontowany Simple BGC gimbal. Tak mniej więcej wygląda konstrukcja złożona już. Możemy teraz